Witajcie, z tej strony Puffy. Witam Was w kolejnym zestawieniu strasznych nagrań. Dzisiaj porozmawiamy o 5 nagraniach, które najlepiej obejrzeć w ciemności. A więc zróbcie klimat, zgaście światło, załóżcie słuchawki i zapraszam Was na dzisiejszy seans. To nagranie może zdecydowanie Was przyprawić o ciarki na plecach. Nie widać na nim żadnej paranormalnej aktywności, ale słychać na nim pukanie o niewyjaśnionym pochodzeniu. Wydarzenie to opisywały nawet lokalne media. Dysponujemy masą nagrań z tego wydarzenia i wiele z nich wydaje się być naprawdę autentyczne, a samo wydarzenie jest przerażające. Zobaczcie sami. Bob, baru terjadi sekarang ini, Bob. Bob, baru terjadi sekarang ini, Bob. Czy to może być ustawione? Czy lokalne i naprawdę szanujące się media ryzykowałyby swoją reputację dla takiego skandalu? Osobiście nie wydaje mi się. W grudniu roku 2020 mało znana grupa eksploracyjna wybrała się na zwiedzanie opuszczonego obiektu. Obiekt ten zwał się Goldfield Hotel. Autorzy nagrania, jak twierdzą, nie byli sami w budynku. Podczas całego filmu można dopatrzyć się naprawdę dziwnych zjawisk, a więc zachęcam Was do przeanalizowania tego materiału na własną rękę. A dzisiaj skupimy się tylko na wybranych i moim zdaniem najciekawszych fragmentach. Pierwszym zjawiskiem, na którym się skupimy, to gdy jeden z operatorów kamery obraca się i widać, jakby coś przemierzało podłogę, a w tle możemy usłyszeć wyszeptane: bądźcie ostrożni. That wasn't the paper. No, that wasn't. Or something really. That wasn't the paper. No, that wasn't. Or something really. That wasn't the paper. No, that wasn't. Or something really. Następnie, gdy autorzy nagrania pytali o to, co trzymane było w tym miejscu, nie otrzymali odpowiedzi, ale na pomoc przyszła technologia inteligentnego EVP. Is there anybody down here with us? What was it? It's like something touched my hair, my arm. Na jednym z korytarzy wypała zdanie: zajmijcie się Erikiem. Grupa zdecydowała się, że zostanie w tym obiekcie jeszcze dłużej i zaczęło się. First off, we want to introduce ourselves. Like I said, I'm Desmond. Across from me, we have Eric. Hello. We're not here to cause any trouble or to be disrespectful or to hurt anybody. We just want to try to communicate with you guys. And if you're willing to answer some of our questions, we would appreciate it. So, if there's anybody upstairs with us, we have Eric. Hello. We're not here to cause any trouble or to be disrespectful or to disrespectful or to respectful or to. And if you're willing to answer some of our questions, we would appreciate it. So, we would appreciate it. So, we would appreciate it. So.
kolejne sesje EVP, a nawet niewytłumaczalne kroki o niewiadomym pochodzeniu. Ale to już nie wymaga komentarza. Zobaczcie sami. What's keeping you in this building, or what makes you want to stay here? It only makes sense that Eric's name came up, considering what he went through at the Goldfield High School. What's going on, bro? I feel like I just got socked in my stomach. I feel so nauseous now. You feel like you got socked in your stomach? Yeah. Unfortunately, we'll never know exactly why the spirits of Goldfield targeted Eric. You're welcome to use the energy from our equipment here. If you want to drain these batteries, either this one in front of me or the one Desmond's holding. They're not going to harm you in any way, but you can use that energy, and if you can harness that, do you think you could roll this ball? That way we know you're here? What got thrown? Did you have plastic right here? Like that? No, it looks like something got thrown. On the top? Yeah. Oh, never mind. It's a cotton ball. Is that above us? I heard footsteps. If anybody's here, can you make your presence known for us? Yeah, so we're gonna dive deep, see what we can catch. We've already been hearing some knocking. I know when you first got here, you heard some noises that you kind of couldn't. I heard a whisper. Right. Like behind me, so. I mean, there's definitely something here. Dude, I swear to God, I think I just saw something in this room. The New Really Paranormal to kanał, który specjalizuje się w tego typu nagraniach. Podczas tej eksploracji wydarzyła się ciekawa sytuacja. Dziwna cienista postać porusza się w rogu kadru. Nie wiadomo co to jest, ale musicie przyznać, że taki widok w miejscu w takim klimacie może przerazić. Szczególnie gdy widzicie to na własne oczy, a nie tylko przez ekran komputera czy telefonu. I'm in the other room. Get out of here! Woman's voice. You heard that, right? I heard that loud. Let's go in here, dude. Not safe. Woman's voice. Try another male voice. Jesus. Woman's voice. Please go. Woman's voice. Steven is here. Who's Steven? Another guy. Die. This place is haunted. Something cold is touching my knee right now. You got me. Ah, woman's voice.
jeden z użytkowników Reddita napisał o dziwnym zjawisku, któremu się przytrafiło. Jak twierdzi, było to zjawisko paranormalne. Obejrzyjmy to nagranie. Nagranie pochodzi z eksploracji opuszczonego miejsca w środku nocy. Niestety coś poszło nie tak, mianowicie jedna z kabin w toalecie zamknęła się samoczynnie tuż przed autorem nagrania. Ciężko stwierdzić, czy nagranie jest ustawione. Nie widać tam linki. Nie wydaje mi się, żeby była to robota programu do postprodukcji. A sama reakcja autora wydaje się być autentyczna. A co wy myślicie na ten temat? Kanał Really Haunted to kanał o tematyce paranormalnej. A oto małe wprowadzenie tego, co możecie znaleźć na kanale. Mam na imię Lee i wydaje mi się, że mój dom jest nawiedzony. Ostatnie 12 miesięcy ja i moja rodzina doświadczyliśmy aktywności paranormalnej, która jest uporczywa i przerażająca. Kilka tygodni temu zdecydowaliśmy się na to, że to czas, aby udokumentować to, co w nikt nie chce wierzyć. Ta aktywność doprowadziła do tego, że największe firmy specjalizujące się w tym temacie chciały skupić się na mnie i na mojej rodzinie. To i przyszłe filmy będą dokumentować nasze życie z poltergeistem. Na tym nagraniu widzimy, jak firanka lekko się unosi, a niedługo później drzwi samoczynnie się otwierają. Nie widać na nim postprodukcji wideo ani ingerencji osób trzecich. Być może Lee właśnie boryka się z aktywnością poltergeista, a na jego kanale możemy zobaczyć kilka bardzo ciekawych nagrań. Sam opis, który wcześniej czytaliśmy, jasno pokazuje, że rodzina jest przestraszona i już zmęczona tym, co się dzieje. Skoro największe firmy, które specjalizują się w tematyce aktywności paranormalnej, zainteresowały się tym tematem, to wydaje mi się, że musi coś być na rzeczy.